Mamy to, ćwierćfinał Pucharu Polski i co trzeba powiedzieć, to jest historyczny wyczyn, też historyczny wyczyn Tomasza Gawarskiego. No na pewno, dzisiaj naprawdę kapitalna po prostu gra Bytowic, zdominowała Śląsk. Śląsk, który miał dzisiaj niewiele do zaoferowania, Śląsk, który no, pokazał się, szczerze mówiąc, no, słabo, co to dużo mówić, nie miał pomysłu jakby na grę, nie wiem, może trener Rumak nie wcielił jego zespół w życie tej taktyki, którą on zaplanował. I no, Śląsk po prostu zagrał no, słabo i dlatego myślę przegrał dzisiaj 0-3 i to ja po prostu też zagrała bardzo dobry futbol. Futbol, w którym było wiele rotacji formacją, w którym bardzo ruchliwa była ta formacja, gdzieś tam przemieszczali się zawodnicy, no, najczęściej Omar i Marek Opałasz tutaj byli takimi, chociaż Jakub Bąk też przemieszczał się raz. Michał Efir. No tak, Michał Efir, który dzisiaj troszeczkę chyba najsłabiej wypadł z zawodników Bytowi. No, ale wracając jeszcze do tych rotacji, to było ich bardzo, bardzo dużo, ale chyba to poskutkowało, myślę, i ten wynik jest jak najbardziej korzystny. No, trenera Kawarskiego zapytałem się, czy to było takie inne ustawienie taktyczne niż w poprzednich meczach, to odpowiedział, że nie i że ono było podobne do spotkania ze Zagłębiem Lubin. Zgodził się z tym, bo ja tak chyba nie do końca, bo dzisiaj Omar Monterde, trudno powiedzieć, że on był lewoskrzydłowy. On dzisiaj grał chyba na wszystkich pozycjach, na wszystkich skrzydłach, po prostu grał w środku, no wszędzie. Był bardzo, bardzo ruchliwy, ale tak ja myślę, że nie do końca potrafił się odnaleźć też na boisku i to trochę nieraz brakowało pomocy Markowi Opałaczowi, zwłaszcza też w pierwszej połowie, kiedy tam Engels, niemiecki zawodnik Śląska Wrocław, tam sobie tam czmychał kilka razy stroną Marka Opałacza i tam chyba brakowało trochę asekuracji. Ale może powiedzieć, że na całe szczęście Engels został zdjęty w drugiej połowie. O dziwo. No właśnie, jeden chyba z najlepszych zawodników Śląska zszedł w drugiej połowie, to tak w miarę szybko. Dosyć dziwna decyzja trenera Rumaka. Tak, w przerwie, także no, zastanawiający trochę. Ale no tak dzisiaj po prostu Śląsk grał. No, jak mówiłem wcześniej, nie najlepiej, a Bytowia ich zdominowała. Ja byłem naprawdę w szoku takiej gry Bytowie. Natomiast co do tego ustawienia, czy tam gry podobnej jak w meczu z Zagłębiem, no nie wiem, Bytowia też zdominowała, co prawda. Ale chodzi mi o samo ustawienie taktyczne, nie o grę. No tak, to nie było tyle rotacji formacją na pewno, nie było tyle zmian w czasie gry, nie było tyle przemieszczeń za zawodników. Tak zawodnicy często nie przechodzili, na przykład tak jak mówiłeś Omar, który był dzisiaj troszeczkę niewidoczny, to troszeczkę on chyba sam nie wiedział, gdzie ma się poruszać po boisku, jakby trochę się błąkał, momentami miał takie momenty jak że po prostu nie wiedział, co do końca zrobić, mi się wydaje, bo on przechodził raz z prawej na lewą stronę i odwrotnie, w pewnym momencie krał w środku, czasami gdzieś wychodził prawie na wysłanie tego napastnika i na pewno nie był to jego dzisiaj jakiś wyśmienity mecz, ale na pewno też trochę się chyba w tym może ustawieniu pogubił, bo to takie dzisiaj było bardzo ruchliwe to ustawienie. Zgodził się ze mną, że to jest takie, ten mecz jest takim katarzis Gerarda Bieszczada, bo dzisiaj co bronił Gerard i chyba nie dzisiaj, nie tylko dzisiaj, a w całej tej rundzie, tak? No to jest naprawdę, ja jestem w szoku, jak wielki progres zrobił ten zawodnik. Nie wiem, czy tak dużo dała mu zmiana trenera bramkarzy na Przemysława Norko. Może tak, ale no tutaj co wyczynił Gerard Bieszczad? Mówię też o rzucie karnym, bo ja jeszcze, Krystian, nie pamiętam, kiedy bramkarz Bytowi obronił jakiś rzut karny. To chyba jakaś daleka historia. Nie trafione rzuty karne były, prawda? Ale no, taki... Zresztą się często zdarzało w przypadku Sertykowskiego. Ale mówię przeciwko Bytowi akurat. A. No to tam pamiętam, że Mateusz Machaj chyba z chorobrym głogów tutaj raz też tak spudował dość fatalnie, ale jeśli chodzi o obronę bramkarzy rzutów karnych Bytowi, to ja nie pamiętam, a dzisiaj Gerard Bieszczad to zrobił i to naprawdę w ładnym stylu, ale też nie o sam rzut karny tutaj tak naprawdę się rozchodzi, bo jednak to, co naprawdę dzisiaj Gerard bronił, to naprawdę to są wielkie ukłony do tego bramkarza. No tak, ja jestem naprawdę zdziwiony, jaki progres poczynił ten zawodnik. To w ciągu kilku miesięcy. Tak, na wiosnę w szczególności. Sam kiedyś go krytykowałem, sam pisałem, że Gerard popełnia wiele błędów, no nie wychodzi do piłek, jest przestraszony, nie ma pewności siebie, a dzisiaj jest to naprawdę solidny bramkarz. Tak, no i z takim bramkarzem można wygrywać mecze. Tak jak kiedyś mówiłem, że bez solidnego bramkarza nie można wygrywać meczów, tak teraz takim bramkarzem
stał się Gerard Bieszczad. Pewny siebie, na pewno dużo, dużo dała mu ta pewność, ta regularność w wystawianiu go przez trenera Kafarskiego. Duży kredyt zaufania dał trener Tomaszka. No właśnie, który pomimo wielu nacisków ze strony naszej czy kibiców nie ugiął się i dalej wystawiał Bieszczada. No i myślę, że pomogła mu ta... Czyli Tomasz Kafarski miał rację. No ale myślę, że też pomogła mu zmiana trenera bramkarzy, przyjście trenera Przemysława Norko. Myślę, to takie było troszeczkę dla niego oczyszczające, może gdzieś już trener Gładyś może nie do końca dla niego był, nie potrafił może z nim najlepiej współpracować i może ta zmiana trenera... Sam trener Tomasz Kafarski nie był zadowolony z tego, jak wyglądają bramkarze. On też chciał, no ja tam słyszałem o ultimatum dla trenera Gładysia, że bramkarze mają po prostu uczynić Poznań, a inaczej się żegnają. Chociaż tam trochę inne sprawy też zadecydowały o tym, że trener Gładyś no, nie podpisał nowej umowy. No tak, no a dzisiaj Gerard jest solidnym bramkarzem i naprawdę nie widzę, aby ktokolwiek inny zastąpił go na linii na ten moment. I obrona rzutu karnego fantastyczna. Piłka leciała nie na jakiejś takiej bardzo łatwej dla bramkarza wysokości, też ona była lekko podniesiona w prawy ruch jego bramki. Także... Naprawdę czapki z głów, można powiedzieć, dla Gerarda za ten dzisiejszy występ i za kilka poprzednich. Przecież on był ostatnio nawet wystawiany w 11 kolejek pierwszej ligi, także... Jeśli to był mecz ligowy, to też byłby w 11 kolejki. No właśnie, także na pewno dzisiaj w ostatnich meczach Gerard pokazuje klasę i mnie naprawdę zadziwia, że on no, tak dobrze po prostu broni. Tak jestem przed meczem, że zastanawiałem się, co robi w normalnym ubraniu, a nie w meczowym Bartłomiej Poczowy, który sobie chodził między trybunami i tak zastanawialiśmy się z naszym kolegą redaktorem Filipem Bogusławskim, który powiedział, że no jak to możliwe, że Poczowo ty nie gra. Dlaczego tak to jest? I to się nagle okazuje, że Poczowo tam nie zagrał z powodów raczej. Takich, których po prostu nie mógł grać ze względu na uraz, też bodajże Kamil Wacławczyk, też choroba tego zawodnika, bo ten Tomasz Kowalski chyba nie powiedział, który zawodnik... No tak, ja sam nie wiem, który miał uraz, a który był chory. A chyba powiedział, że jeden zawodnik był chory, a drugi był kontuzowany, ale tak nie doprecyzował, o którego konkretnie chodzi. No i też przyznał, że obaj byli bliscy zagrania podstawowym składzie. Ja myślę, że Poczowy raczej by zagrał i Kamila Wacławczyka też awizowałem w pierwszym składzie. Tak, ale myślę, że Żuchowski... Właśnie ja do tego tematu. No właśnie. Myślę, że go bardzo dobrze zastąpił. Miał takie momenty, gdzie on tam przeszedł dwóch czy trzech rywali. Dwa razy. Ale wtedy brakowało wykończenia. W pewnych momentach chciał sam to wykańczać i nie do końca to mu wychodziło, ale na pewno bardzo dobry występ. No dzisiaj nie było widać, że nie ma Bartłomieja Poczobuta, że nie ma tego niewystępnego pomocnika, tych żelaznych płuc, bo jednak Robert Mandrysz i Michał Szuchowski bardzo dobrze zajęli tę lukę po Poczo. Tak, ale tam w czasie meczu też mówiłeś, że Żuchowski daje jednak więcej do ofensywy, a Poczobut daje jednak więcej do tej defensywy i tak to właśnie dzisiaj wyglądało. Na pewno Żuchowski na pewno nie było widać tego, że Poczobuta brakuje, na pewno bardzo dobrze go zastąpił i pewno dał taką zagwozdkę małą trenerowi Kawarskiemu, czy właśnie na niego może w przyszłych meczach nie stawiać, kiedy już Poczobut będzie w pełni zdrów, wyzdrowieje. I no na pewno dzisiaj pokazał się z dobrej strony i oby więcej takich występów. Tak, dzisiaj jeszcze nas czeka na koniec bardzo fajna sprawa dla Mateusza Klichowicza, który się wreszcie przełamy. Tak się śmieliśmy, że się najpierw przełamał w meczu z Policją tutaj, jak był dobry mecz, ale dzisiaj jest to takie prawdziwe przełamanie w meczu o stawkę. Też pewna fajna sprawa dla tego zawodnika, bo to pierwszy gol w tak poważnych rozgrywkach od marca. No to mam nadzieję, że zbuduje Mateusza Klichowicza. No ja też mam taką nadzieję, chyba tam około 700 minut czekał na swoje trafienie w Pucharze Polski. On ma tak, że zazwyczaj jeżeli się przełamie, to jest strzela i oby tak było teraz. Strzelił no w takim meczu, no to, no, to na pewno jest no wielkie trafienie, bym powiedział, dla niego nawet jedno z takich ważniejszych może w karierze dla Klichowicza, bo jednak strzelenie gola w 1/8 finału Pucharu Polski to tak nie zazwyczaj, nieczęsto to się zdarza, teraz awans do ćwierćfinału i może tam Klichowicz zdobędzie bramkę, jeżeli dalej pociągnie takie trafienia, chociaż ostatnio też w końcu się przełamali nasi napastnicy tutaj, to trzeba na pewno docenić i
I na pewno może to być dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast dzisiaj też mnie, jeżeli jeszcze coś mogę powiedzieć, to nie przekonam. Mamy nieograniczony czas. Tak, nie, już jest tak, po 23, także. Ale nie przekonał mnie dzisiaj Michał Efir, który był taki trochę bojaźliwy w tym meczu. Nie wiem, czy to widziałeś, chyba widziałeś to podobnie, myślę. No tak, no Michał Efir trochę jakby się bał pojedynków 1-1, tak jakby odstawiał nogę, może też gdzieś to jednak w głowie siedzą te. No to jest straszne kontuzje. No tak, no i też przecież niedawno on nie mógł grać właśnie z powodu kontuzji i zdecydowanie dzisiaj był taki przestraszony momentami, jakby bał się właśnie, jak mówisz, że właśnie dozna tej kontuzji, a to jest zawodnik taki często narażony na te kontuzje, ale myślę też, że dzisiaj dobry występ zanotował właściwie Jakub Bąk, ale ta niewykorzystana zapomnienia ta sytuacja, gdzie no powinien strzelić gola na 3-0, ale... To jest zdecydowanie zabrakło zimnej krwi, bo zagotował się pod bramką. Jakub Bąk strzelił tak mocno, jakby nie wiem, uderzał z kilkudziesięciu metrów, a tak na dobrą sprawę to było kilka metrów od bramki. No tak, no i tutaj to powinien tę sytuację wykorzystać. No przynajmniej strzelić minimalnie obok bramki. Ponownie zrobił dużo dzisiaj wiatru, dużo dzisiaj biegał, dużo dzisiaj był, tak bardzo, był bardzo aktywny. Ale brakuje mu tej precyzji. Brakuje mu tej precyzji nieraz, właśnie tak jak dzisiaj było w tej sytuacji, gdzie powinien przejść bramkę. Brakuje mu właśnie ostatniego takiego dotknięcia. Czasami też w tych jego akcjach, kiedy on prowadzi piłkę, jest taki zbyt pochopny w swoich decyzjach, o tak może najlepiej powiedzieć, i po prostu robi dużo. Dużo biega, właściwie dużo wkłada serca w grę, ale czasami jest taki niedokładny. Dobra, zakończmy jednak optymistycznie, bo mamy to ćwierćfinale Pucharu Polski. Tak, my tutaj... To jest na pewno bardzo dobry mecz w ich wykonaniu i no tak, my tutaj się... jak tutaj można było zobaczyć. Doszukujemy jakichś takich niedociągnięć, ale tutaj naprawdę. No, dzisiaj był to dobry mecz, ja myślę, że nie można wiele zarzucić Bytowi. Zwycięstwo 3-0 ze Śląskiem, wracam jednak zespołem z Ekstraklasy, no to jest jednak coś. No to co, Krystian, niedługo już Arka Gdynia i Dbumy, więc czy czekamy na Gdynia? Powoli już się szykujemy na wyjazd do Gdynia, gdzieś marzymy o tym maju i Stadionie Narodowym pewnie. No to już dalekie plany, ale co nie było, my już walczymy o półfinał Pucharu Polski, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Półfinał jest już naprawdę, naprawdę blisko, chociaż no, historia dzieje się na naszych oczach. Tak, bo to kiedyś wydawało się pewnie niemożliwe, tak? Jeszcze niedawno, a tu proszę. Możemy walczyć o półfinał Pucharu Polski i to tyle z naprawdę świętującego Bytowa.